Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 13 już odcinku. Niech no ja się zastanowię dobrze, bo był 12, no to 13 mamy, no pechowy 13 odcinek, ale jest. Z Rizera 3 Władcy Tytanów. Słuchajcie, że tak późno to nagrywam, ale po prostu ostatnio jestem tak zaciągnięty do kupowania paczek i końców, że po prostu momentami zapominam, że jeszcze mam inne rzeczy do roboty, jak nagrywanie dla was materiałów. Oczywiście już mega opening packów nie będę nagrywał, bo to jest strata czasu, a lepiej będzie mi się otwierać paczki poza nagrywaniem, te zwykłe za 7,5 kafla. Rzecz jasna. Dobra, mamy to serduszko, które żeśmy zebrali ze skrzynki ukrytej kostucha. Teraz stąd idziemy i bezpośrednio do samego kostucha się kierujemy. Ale moment, może jeszcze jakieś questy są. Królestwo Cienia. Dobra, czyli to na razie jakby odstawiamy. Eksperymenty z czarną magią. Mamy, ale jak to zaznaczę i teraz na mapę zobaczę, gdzie ten szaman. Moment. Aha. Czyli on jest za wiele dalej niż to przewidujemy. Czyli to na razie odznaczyć. Dobra, Antigua, Takarigua. To już w ogóle nas jakby nie obchodzi. Dobra, to może wrócimy się do naszego kostucha. Co już z, raporty. Dobra, chuje muje. Gdzie to kieruje nas? Muszę tu popatrzeć dobrze, że miał jasność. Teraz na mapę spojrzymy i... A, okej, dobra. Czyli tu mamy już takie zadania bardziej obszarowe niż zwykle w sumie. Dobra, to się wybieramy do kostucha. Wszystko i to było... Co to było? Królestwo Cienia. To to było, kurde. Załoga. Eksperyment z czarną magią. Tu jest zaśnij, kryjówka kostucha. Czarne serce. I to już w sumie mamy zrobione. Teraz trzeba jakby znaleźć tego szamana. Dobra, idziemy stąd. Do kostucha. Ja już mam, szczerze mówiąc, dosyć tego miejsca. Ja już chyba dostatecznie dosyć tu już zrobiłem. Chciałbym po jakieś nowe przygody ruszyć. Naprawdę. Szczerze mówiąc, tego miejsca już więcej nie zniosę. A tą inkwizycję bym najchętniej wybił w całości. Ale nie jestem taki. Dlatego chyba tą inkwizycję... O! Ścierwy jatki chyba nam się tu zrespiły. Trzeba będzie je obić. Czyż nie? No to je się obije. Pewnie. Ty kurde. Dziadu. Jak kurde. Go wyrzuciło. Jeszcze jeden ścierwojad. Ty. I jeszcze ci strzelę. No ty kurwa dziobaku. Zasrany. No jeszcze spudłował. Taki mój. Dobra, tam widzę jeszcze jednego ścierwojada.
Ty gnoju. Mówię, ja cię zaraz tak pokroję. No, z ciebie tylko drób zostanie. Dobrze, poszły. Kurwa. Nienawidzę ścierwojadów. To są kolejne wkurzające stworzenia. Czekaj, ja tu byłem w ogóle? Ja mam wrażenie, że jeszcze chyba całego miejsca nie oblukałem do 100%. Dlatego trzeba będzie to idealnie spenetrować. No to mi się nie podoba. Aby to coś się jeszcze kryło takiego tajemniczego. Przede wszystkim tajemniczego, bo no jakim wałem te ścierwojady tu jeszcze żyły? Dobrze, że je w ogóle zauważyłem i ubiłem, bo no marnie by było. Dobra, o, przeturlał się, troszeczkę musiało zaboleć. Jest tam krakersa i biegnij tam do niego już w sumie. No nie ma już tu więcej nic do roboty, no to co można robić jeszcze? Czekajcie, jeszcze sobie mięso usmażę z tych ścierwojadów, które żem zdobył. Do Pipkina pobiegniemy, sobie tutaj jego ognisko i podsmażymy sobie. I możemy się stąd wynosić tak de facto. No to nie ma co tu już robić. Dobra, poszło. Zajebiście. To można stąd już iść. Te małże się rzeczywiście respią. Ja kurde podziwiam tą grę. Czyli wychodzi na to, że jeszcze nie przeszukałem tej plaży do reszty. Nie wiem jak to w ogóle się stało. Ale te małże trzeba wziąć. One nie mogą sobie tak po prostu leżeć niewinnie. One muszą mieć jakieś wykorzystanie, no. Tak nie może być. Gdzieś jeszcze jakaś małża. Ja mam nadzieję, że już chyba nic więcej nie ma, bo kurde. Nie lubię jak czegoś pomijam. Naprawdę nie lubię tego. Mamy, dotwórzmy sobie te małże. That's lucky. Okej. Ja sobie jeszcze do reszty tą plażę przeszukam. Niech te spadki FPS-ów się odpieprzą ode mnie. Dobra. Płyniesz dalej. Nie no, rzeczywiście momentami to mnie to będzie wkurzać, jak takie spadki będą się na okrągło robić. Dobra, myślę, że to się powinno za chwilę uspokoić. Lub nie. O. Teraz też nic. Ale głupie. Ja tą plażę jeszcze sobie dokładnie sprawdzam. Ja już do tej inkwizycji nawet nie podchodzę. Mam ją w dupie, szczerze mówiąc. Tylko po prostu plażę chcę sprawdzić do reszty. Jak niczego już nie zapomniałem, to mogę już stąd się wynosić. O, coś chyba minąłem. Albo mi się wydawało. Ale są te wybite kraby. Okej. Dobra. To spoko. Ty coś tu chyba jeszcze będzie. O, tu mamy czaszko kwiata, którego żeśmy nie pobrali. Tu jeszcze krwawy korzeń, trochę roślin jest do wzięcia. Już te spadki niech się ogarną, no. Ty. A tu chyba jeszcze nie byliśmy, zaraz sprawdzimy. Dobra, tu będą wieczne cofki. No, czyli tak w sumie przewidziałem, niepotrzebnie żeśmy tu podchodzili. Kurde, ale te spadki się nie ogarnęły do tej pory. Dziwne. Dobra. O. A tu damy radę się wspiąć? Czy też taki trochę idiota? Dobra, tu dał radę. Jakimś cudem. Nie, te spadki mnie wkurzają. Tak muszę to powiedzieć. Czekajcie, czekajcie. Może jak tu podpłynę. Nie, nie zabiją mnie? Jakbym tu podpłynął? Aha. O.
Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Czekajcie. Jest drabina. Moment. Interakcję trzeba wykonać. Zajebiście. O. I tu chyba mnie o nic nie oskarżą, jak coś wezmę. Czyli żebyś tylko nie spadł. Aha. Dobra. Fajnie, też się cieszę. Co to było? Jakaś interakcja. Coś tu leży. No gdzieś coś leży. O. A, to była drabina. Geniusz jestem. Dobra, jest tu z kim pogadać w ogóle? Czy nudy? Ty, a myśmy już nie byli przypadkiem w tym statku? W sumie nie. Właśnie dobrze, żeśmy teraz tu wbili, bo jeszcze żeśmy do tego miejsca nie zaglądali. A tu mogą być jakieś ważne rzeczy. Dlatego opłacało się tu jeszcze przyjść, zanim stąd opuścilibyśmy to miejsce. Dlatego dobrze. Sprawdzimy każdy zakątek. Kurde, te spadki mnie wkurzają. Nie wiem czemu, ale... Czekajcie, ja bym na chwilę tak zrobił cięciem. Okej. Okay. O, już się ogarnęło. No nie wiem, no... Czasem się ten Mirlis tak buguje, że mam te spadki FPS-ów i to mi cholernie przeszkadza. Ale zajebiste widoki, trzeba przyznać. Dobra, już mam więcej tych FPS-ów. To wszystko przez to, że jak wchodzę na ekwipunek, to automatycznie dostaję laga. A za co? Tego nie wiem. Coś mogę podnieść tutaj. O, dobra, jakiś czar mamy. Nikogo tu nie ma, to można kraść spokojnie do woli. Co tylko popadnie. Fajowo. Coś tu jeszcze mamy? O, skończyło się. Na dwóch butelkach rumu. Całkiem przyzwoicie. Chyba można... Może zrobię jumpa do wody. Tak będzie lepiej, nie? Uhuhu! O kurde. Jezu. Rzeczywiście. Zrobił jumpa i nie padł. Masz szczęście. Dobra. Teraz uciekamy z tej inkwizycji. I kierujemy się w stronę Jacka. Właściwie nie Jacka, tylko tego Kostucha i Horasa. Zaraz wybierzemy kolejne miejsce, do którego będziemy się kierować. My dokonamy wyboru. My gramy po swojemu. Nie każdy musi iść do Takarigi jako pierwszą lokację. Każdy może sobie grać jak chce w sumie. Dobra. A, to biegniemy już w sumie. Nie będę mi się przemęczał jakimiś pierdołami. No już chyba i tak dość przeszukałem tego miejsca. Kurde, trochę się męczy chłopak. Ale to nie szkodzi. Ma się dobrze nawet, że nie ma tej nieskończoności sprintu, bo to by było głupie, szczerze mówiąc. A tak to możemy czasami przyspieszyć, czasami zwolnić. Dobra, to już się po prostu kierujemy w tą stronę. I nasza kolejna lokacja, zaraz ją wybierzemy w sumie. Będzie zależała od tego, które misje będziemy wykonywać. I'm not good. Jeszcze nie. Przepraszam. Oh. Ale mnie wzięło. Dobra, wbijamy na pokład. Teraz z Kostuchem pogadamy. I found the old chest. And there really was a black heart in there. Yes. It's been a while since I put it there. I hope it's still fresh. Anyway, I hope it'll help you.
Come on, let's go. Sure. Dobra, nie kierujemy się przypadkiem w... Ready to cast off, Captain? Tak, gotowy, gotowy. No to już mamy dwóch w załodze. Postaw żagiel. Wyspa złodziei. Antigua. Takarigua. Dąsn wszystkich piratów na morzach południowych. Wyspa złodziei. Taranis. Kalador. Wyspa mgieł. Kila. Aha, czyli mamy takie lokacje. A coś jest z wyspą złodziei? No, sprawdzimy w zadaniach wyspa złodziei. Jak w ogóle jest w ogóle coś takiego? Wyspa złodziei. Nie no, to w sumie możemy się do Antigły kierować. No to Antigua. Antigua. O, tak myślę, no to Antigua. Dokładnie. No, zajebiste miejsce, szykuje się nieźle. No i od razu już na miejscu, zajebiście. Aha, dobra. A jakbyście ze mną razem poszli. Come on. Yeah. What? You've got enough company. To wiesz co, Kostuch? Sure. To pójdzie z nami teraz Horace. Come on. You. Okej, dobra, Horace idzie z nami. O, i teraz tylko jest taka kwestia, że chciałbym użyć łodzi na zachodnią plażę. I tu z Horace'em. Dlaczego żeśmy właśnie nie podróżowali z Kostuchem? Dobre pytanie. Bo go nie chcieliśmy. Dobra, ale przynajmniej będziemy mieli teraz jakiegoś sojusznika, który nam będzie pomagał. Po prostu ja tego też nie doceniałem za bardzo. Nie używałem go w Takaridze, a powinienem był wtedy. Ale teraz już wiem, że powinienem korzystać z tych sojuszników, bo dzięki czemu po prostu będziemy mogli przetrwać wszystko. Dobra, tu trochę małży nazbieramy, czyli exploring musi być ponownie wprowadzony do gry. Ale to nawet nie klatkuje w tym miejscu, trzeba przyznać. No to nawet fajnie. Bo się nie muszę denerwować. Dobra, tu mnóstwo małż będzie, no. O kurde. Łoty. Dobra, padniesz. Dzięki. Dzięki za pomoc. Dobra, teraz nieco tych małż potwieramy. No fajnie, jedna perła na 8 tych małż. No nieźle. Krwawy korzeń. Chodź. Nie ma co się grzebać z tym wszystkim. Przeszukamy tylko wysepkę i zajmiemy się tym, czym powinniśmy. O, właśnie, oznaczamy sobie teraz misję Antigua, skarb szczęśliwego pirata. Czyli gdzieś on teraz jest konkretnie. No w Antigua. Aha, tutaj, w tym miejscu będzie ten nasz skarb. Czyli trochę mamy przechadzki. No patrz! W tym miejscu to dziadostwo bije. Dzięki. Dzięki za helpa. Coś tu jeszcze leży. Dobra, tu nic nie będzie, już nie powinno. No, Horace będzie się nadawał idealnie do... jako sojusznik. Może byście sobie nie myśleli... Kurde, a w sumie dobrze, że jeździ zjadł. Done. Dobra. Teraz z tym typem pogadamy. Ciekawe, co to za jeden. Hey you.
Be careful. This island is dangerous. I can take care of myself. Yeah, but I'm talking really dangerous. Yeah? What exactly? Have you seen it? Evil itself roams the island. Hellhounds have overrun the entire town. How do you know the harbor town is being attacked? I've been watching it. It's bad, believe me. Many were killed, and many have fled. The road from here into the town is guarded by some of those terrifying hellhounds. To be honest, I wasn't brave enough to take up the fight against them. You're no pirate. What are you doing here on Antigua? I'm a guardian, protector of magic and servant of the High Mages on Tyrannis. I was sent here with the mission of obtaining as many magic crystals as possible. Interesting. Look, I'd really love to stay and chat, but... Yes? My orders are taking up all my time. Come with me. I'll take you there. But what about the Hellhounds? We'll be ready for them. Are you sure? Yeah, now come on. Okay. But on your head be it. O, teraz mamy dwóch sojuszników, nie? Zajebiście. Już się lepiej zapowiada, powiem wam szczerze. No, teraz grać z dwoma dodatkowymi sojusznikami, to już jest coś. Trzeba przyznać. Ale może zeszlibyście mi z drogi, bo się jeszcze sami swajczycie. Dobra, tej ryby trochę usmażymy. Coś chyba jeszcze tu leży. Nie, dobra. Kierujmy się dalej. Wyczyścimy to miasto z tych ogarów, nieogarów. I będzie dobrze. Ty, w ogóle save'a nie zrobiliśmy, widzicie? Jaki jestem dobry. A już trochę czasu minęło, chyba z 20 minut dobrych już. A ja save'a nie walnąłem. No trzeba być dobry. Dobra. Tu jeszcze widzę parę małż. Dobra. Otworzę sobie je. Pięknie. Kolejna perła. O, chyba teraz będą mnie spadki FPS-ów atakować przez to, że EQ sobie włączyłem. Nie, muszę trochę pobiegać. I to przejdzie. Powinno przejść. Kurde. To jest i teraz nagle spadki. Ło. Trójkę damy radę, panowie. Tylko one się wszystkie na mnie fokusują. I to jest problem. Firstly work, beast killing. What in the world are those hellish creatures? These are harmless. I've seen shadow creatures that are much worse. May the strength of the earth be with us. Spokojnie. Czekaj, ja mogę cię okraść? Jeszcze zapiszę grę, żeby nie było. Steal from me, will you? Take a swing. Aha. Dobra, to jednak nie. To jednak nie warto było go okradać. Jednak tego nie róbmy. Bo skilla mamy za małego, jeżeli chodzi o okradanie. Dobra, już się chyba ogarnęło nawet. No to idziemy. Idziemy dalej oczyszczać. Tylko teraz w którą stronę? Dobre pytanie, nie? Skarb jest tutaj, czyli teraz jak skręcimy tutaj, to w sumie możemy iść w tą stronę, nie ma problemu. Idziemy wszędzie, gdzie popadnie. Dobra. Zatem chła kość. O! To chyba prowadzi do jakiegoś zadania. Pirates in the condition they deserve to be. Nessir, Gibson, oh, back off. Torben, okay, not all Baben, are bad, Ilki Timo, but you have to admit that most of them are serious assholes. Murray. Czyli są jakby ich kości porozrzucane. Ciekaw jestem dlaczego. Pewnie jakaś misja założy się. Dobra. Mniejsza z tym. Sprawdzimy to wszystko. Coś znajdziemy, to znajdziemy, nie znajdziemy, no to trudno, nie będziemy się zamęczać. Liść palcowa też może. This is it? Yeah, the harbor town of Antigua. What have I got myself into? Well, it's no use.
Thank you for your help. Here, take this. I'll try and sell my wares here. If you need anything else, you'll find me at the marketplace. Oh, that's probably the city of Antigua, on the island of Antigua, then. The person who came up with the names ought to be shot. A może ty chcesz zostać zestrzelony, co? Nie pomyślałeś o tym? Dobra, to są jakieś ludy. Horas, ty tu ze mną zostań. Ty nie idź za tym typem. Bądź jeszcze może niechcianie zgwałcić. Ty uważaj, naprawdę. Dobra, są te zatęchłe kości. Aha, to jakiś quest był w takim razie. Ty, jakiś kamienny topór. Cóż to jest? O, od 15 do 50. Broń sieczna. Ha. A zobaczymy, co to za broń. Kurde, ja bym był pod światłem. O. Kamienny topór. To w sumie można kiedyś ją wykorzystać. Miedziany piriander. Scarlet. O'Connell. Wally. A. Czajmy. Tu jacyś ludzie musieli pozdychać. Czyli tu mamy cmentarzysko mini i kamienny topór, którego przetestujemy w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. O kurde, znowu te demony. Jeb. Ty gnoju. Nawet nieźle bije ta broń sieczna. Dobra. Jakoś może się przyzwyczaję do tej broni. Alvarez, siemano. At last, where the bloody hell have you been? I've been waiting for days. Be glad that I came. Cut the crap. Where were you? I was hunting for treasure on the Crab Coast. What took you so long? Fuck all, really. I just died. What? Well, I was dead. I hope you can elaborate. Let's discuss this. Come, tell me exactly what happened. A rock cave? Not rock. It comes from the depths of the earth, driven by the power of the underworld. At the end of the cave was a portal of crystal. The shadow creatures use these portals to get across to the other side. They receive their orders from the lords of the underworld through the portal. The Hellhounds. Not just them. Creatures that are much worse come through the portals. Unfortunately, that's not the only problem we have. Not a single ship has come into port in weeks. It's as if we've been cut off from the world. We saw a fleet of ghost ships on our way here. Ghost ships? It's Crow. Back from the underworld. I feared as much. The ancient curse is catching up with us. Oh, come on. Spare me. When you see dogs run out of explanations, you always come up with a fucking story about curses. Who has such power? You need to find out before we are done for. I need provisions and equipment. You know what's going on out there. Take care of those hellhounds before they kill us all. Wonderful. Hellhounds, just what I like. Look for survivors. They should help you find them. Those hounds have made themselves comfortable almost everywhere. I have killed several of the hellhounds already. Where exactly? I found several on the way here from the western beach. And? Are they dead? Of course. Good work. Oh. Wypłata, jak miło. Where should I look for the hellhounds? Emma's fighting them on the beach in the east. Check Flynn's warehouse and Blood Oath Square, where Zack is patrolling. Look in the marketplace and visit Grace at the forge.
I also saw some of them on my way in from the western beach. What are the casualties? So far, I've only seen the corpse of Donovan the gunsmith in the square. I've no idea who lives. Get down there and help before there are more deaths. The wonderful town of Antigua, where virgins are traded and pirates' livers are pickled in rum. I thought the island was called Antigua. The town is too. This is Antigua on Antigua. Don't ask. Dobra. Tu skończymy nasz kolejny odcinek z Rizena Trójki. Dzisiaj będzie nieco krócej. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. W następnych odcinkach postaram się już nieco dłużej pograć, ale dzisiaj naprawdę mam mało czasu, żeby takie długie odcinki nagrywać. Trzymajcie się, na razie, yo!